Trwają prace przy terminalu lotniska w Radomiu. Niemal 4 miliony w ramach programu Cyfrowa Gmina. Uruchomiono już ogrzewalnię przy Słowackiego. Dzień dobry, Adam Kowalczyk, zapraszam na informacje. Trwają prace wykończeniowe terminala lotniska w Radomiu. W poniedziałek 8 listopada podpisano list intencyjny z kolejnym tour operatorem, który będzie obsługiwał loty. PPL nawiązało też oficjalną współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, a także Zakładem Doskonalenia Zawodowego. Kiedy zgodnie z zapowiedziami w 2023 roku lotnisko Warszawa-Radom zacznie działać, będzie potrzebować nowych pracowników. Właśnie dlatego przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze postanowiło nawiązać współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu oraz Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach. W ciągu kilku miesięcy tak naprawdę ten budynek terminala będzie wykończony i trzeba oczywiście myśleć o tym, kto będzie tutaj pracować, bo lotnisko radomskie wraz z wszystkimi firmami dla niego pracującymi stanie się największym chyba pracodawcą w Radomiu i w okolicy. Podpisano już w tej sprawie stosowne dokumenty. Współpraca będzie dotyczyć rekrutacji oraz specjalistycznego szkolenia kadr, które w przyszłości zasilą radomski port lotniczy. O kadrach musimy myśleć z odpowiednim wyprzedzeniem. Z tego tytułu w dniu dzisiejszym podpiszemy porozumienie z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu w celu zaktywizowania wspólnych działań, zaktywizowania również form poszukiwania pracowników, przekazywania tej wiedzy o rekrutacji dla lotniska w Radomiu. Przypomnijmy, w październiku 2018 roku przedsiębiorstwo państwowe Porty Lotnicze przejęło lotnisko w Radomiu w celu przygotowania go do obsługi ruchu czarterowego i niskokosztowego. Ma to być najnowocześniejszy obiekt tego typu w Polsce. Przebudowana i zmodernizowana droga startowa oraz płyty postojowe umożliwią obsługiwanie samolotów popularnych typów wykorzystywanych dziś przez przewoźników, w tym w szczególności przez linie czarterowe, np. Boeing 737 czy Airbus A320. Niemal 4 miliony złotych przewidziano dla samorządów z województwa mazowieckiego w ramach programu Cyfrowa Gmina. W poniedziałek, 8 listopada, gminy z subregionu radomskiego odebrały z rąk ministra Janusza Cieszyńskiego pamiątkowe czeki. Cyfrowa Gmina to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce, finansowany z funduszy europejskich. W pierwszym naborze, który ruszył 18 października, mogły wziąć udział 733 gminy z całej Polski. Kwota przeznaczonego dla nich wsparcia to ponad 178 milionów złotych. Nabór wniosków prowadzi Centrum Projektów Polska Cyfrowa. Te 60 gmin z województwa mazowieckiego, z południa Mazowsza, które dzisiaj zaprosiliśmy, otrzyma kwotę około 13 milionów złotych. Tak, podział tej kwoty jest wykonany w oparciu o algorytm jednolity dla całej Polski i on zależy od dwóch czynników. Pierwszym jest liczba mieszkańców, a drugim poziom zamożności danej gminy mierzony współczynnikiem G. Także tutaj jest zupełnie jednoznaczny sposób podziału tych środków. Minimalna wysokość dofinansowania dla jednej gminy to 100 tysięcy złotych, maksymalna 2 miliony złotych. Można je wydać na zakup oprogramowania, na zakup sprzętu, a także na element szkoleniowy, czyli wyposażenie tych wszystkich urzędników, którzy będą się usługami zajmować i odpowiednią wiedzę ku temu, żeby te usługi jak najlepiej świadczyć. Najwięcej, ponad 450 tysięcy złotych, otrzymała gmina Zwoleń. Niewiele mniej otrzymały gminy Skaryszew oraz Iłża. Mieszkańcy coraz częściej chcą korzystać z e-usług. Pandemia spowodowała to, że my na przykład u nas w Urzędzie Gminy w Iłży bardzo mocno widzimy wzrost takiej obsługi także elektronicznej. Gminy powiatu radomskiego zdecydowanie wyróżniały się kwotami aplikacji, jakie otrzymały. No, bardzo cieszymy się z tego, że te gminy, a zarazem cały powiat będą się unowocześniać. Ciągle mamy gdzieś z tyłu głowy groźbę pandemii i właśnie w tym trudnym okresie cyfryzacja, porozumiewanie się zdalne, no, jest bardzo ważnym elementem zapewnienia ciągłości pracy urzędów.
Obowiązkiem samorządów, które otrzymały dofinansowanie, jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa, które określi poziom zabezpieczenia systemów informatycznych w poszczególnych gminach. Bezdomni mężczyźni mogą już spędzić chłodne wieczory i noce w ogrzewalni przy ulicy Słowackiego 188. Jedynym warunkiem jest trzeźwość. Schronisko dla bezdomnych mężczyzn Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej od 1 listopada prowadzi przyjęcia interwencyjne. Osoby mogą przebywać w ogrzewanym kontenerze wyposażonym w sanitariaty. Jest tam prysznic i toaleta. Ogrzewalnia jest dla nich otwarta od godziny 18 do 8 rano. Jedynym warunkiem skorzystania z noclegu jest trzeźwość. Jest to pomieszczenie w standardzie ogrzewalni, wyposażone w krzesła. Pracownicy schroniska oferują także gorącą herbatę, w razie potrzeby czystą odzież, ręczniki i środki czystości. Każda chętna osoba otrzyma również skierowanie do jadłodajni na ciepły posiłek. Osoby ponadto mogą zgłaszać się oświadczenia z pomocy społecznej. Dodatkowo w godzinach od 10 do 16 osoby bezdomne, które nie chcą korzystać z ogrzewalni, a przebywają na co dzień w przestrzeni publicznej, mogą skorzystać bezpłatnie z prysznica. W minionym sezonie, od listopada 2020 roku do końca marca tego roku, pomoc w formie noclegów interwencyjnych trafiła do 67 osób. Było to 1509 osobonoclegów. Ogrzewalnia znajduje się na placu przy schronisku dla bezdomnych mężczyzn, przy ulicy Słowackiego 188. I to wszystko w tym wydaniu informacji. Ja zapraszam Państwa na sport i pogodę. Do zobaczenia.